Witamy Państwa. Przed nami przedostatni sierpniowy weekend, gorący i tym razem nie tylko z powodu temperatury, ale także wydarzeń. Przede wszystkim mówić będziemy dzisiaj o kołach, kółkach i obręczach. Dlaczego? Dlatego, że najpierw będziemy na stadionie żużlowym w Opolu. Kolejarze kontra kolejarze. Roszady są trochę zrobione, inaczej są ustawione pary. Myślę, że to się sprawdzi. Następnie zabierzemy Państwa na Orlik w Czarnowąsach. Tam niezwykły turniej koszykarski. Jest to nowy pomysł, który po raz pierwszy zawitał w naszym mieście, jak i w całym województwie. A na koniec znowu siądziemy na dwa koła, ale rowerowe. Jadą z nami osoby pełnosprawne jako piloci i osoby z niepełnosprawnościami, z dysfunkcjami wzroku. Zaczynamy zatem od speedwayowych kół i kółek. Dosłownie, bo przed nami przecież niezwykle ważne sobotnie spotkanie kolejarza z kolejarzem Rawicz. Opolanie szykują się na te derby. Wczoraj nasz reporter Piotr Jankowski odwiedził trenera i zawodników podczas oficjalnego treningu. Czy przypomina sobie pan kiedykolwiek mecz, który przejechałby pan o godzinie 12? To dość nietypowa godzina jak na spotkania żużlowe. Tak, to prawda. Trochę to jest spowodowane tym, że są transmisje telewizyjne. No nic, musimy się dostosować do tych warunków, dlatego prowadzimy treningi o tej porze i żebyśmy mieli zbliżone warunki do meczów. Wróćmy jeszcze na chwilę do spotkania w Poznaniu. W zeszły weekend pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. Jest powód do radości, tylko z drugiej do końca było trzeba o to zwycięstwo walczyć. Pracowaliśmy cały tydzień, żeby wygrać to spotkanie. Było widać, że jesteśmy nieźle przygotowani. Dalej widać, pracujemy, żebyśmy byli pewniejsi siebie, a ze zwycięstwa się cieszymy, no obojętnie w jakich rozmiarach, ale jednak na wyjeździe to 2 punkty to jest dużo. Przed nami derby kolejarzy, przyjeżdża do Opola kolejarz Rawicz. Jakie zmiany zostały wprowadzone, czy w składzie, czy w ustawieniu przed tym spotkaniem? Roszady są trochę zrobione, inaczej są ustawione pary, myślę, że to się sprawdzi. No i za Sebastiana Niedźwiedzia, który taką kontuzję złapał dość bolesną i nie w tym czasie akurat co powinien, pojedzie, wraca do nas kapitan Oskar Polis. A jak właśnie wygląda sytuacja z Sebastianem Niedźwiedziem? Czy już coś więcej wiadomo o jego kontuzji? Jest po badaniach, jesteśmy w trakcie pomocy dla niego, załatwienia mu zabiegu. Także myślę, że niebawem będzie miał zabieg, rehabilitacja i powoli będzie wracał do zdrowia. Tyle trener opolskiego zespołu, natomiast postacią numer jeden, jeśli chodzi o krajowych jeźdźców, ma być oczywiście Hubert Łęgowik, który wraca do składu opolskiego zespołu. Jak wiadomo, no, rozgrywki ligowe są na poziomie takim, że nikt tych punktów łatwo nie oddaje. Fajnie, że mamy trening w godzinach podobnych do godzin meczowych. Możemy odpowiednio przygotować swoje motocykle, zobaczyć, jak to wszystko się spisuje. Cóż, jak się zapatrujemy na mecz, no jesteśmy na pewno bojowo nastawieni, troszeczkę podbudowani ostatnim meczem wygranym w Poznaniu. Mimo wszystko, no ja też miałem jakieś tam drobne kłopoty sprzętowe, które usunąłem dzisiaj na treningu. Testujemy właśnie tam parę nowych udogodnień w motocyklach. Myślę, że to powinno przynieść spodziewany efekt w najbliższym spotkaniu. Cóż, no jeździmy u siebie, to kolejarz, ale Rawicz przyjeżdża do nas i to oni powinni się tutaj nas obawiać. Słyszałem, że jakieś właśnie mają być też wzmocnienia z drużyny z Unii, z Leszno. Każdy z nas na pewno chce wygrywać swoje wyścigi i dołożyć cenne punkty do zwycięstwa naszego zespołu. A jak będzie, to okaże się już w sobotę. Początek kolejarskich żużlowych zmagań na torze przy ulicy Wschodniej w Opolu jutro o godzinie 11:45. My z kolei teraz przenosimy się na boisko streetballowe, dlatego że właśnie streetball rządził będzie w sobotę w Opolu na Orliku w Czarnowąsach, ale nie będą grały zespoły 3 czy też dwuosobowe. Będzie to turniej one on one, o czym mówi Paweł Szpetanowski z opolskiego Mosiru. Gra jeden na jednego to jest podstawa koszykówki. To jest moment, kiedy każdy z nas może się sprawdzić w grze przeciwko swojemu przeciwnikowi. Polegamy sami na sobie. Chcieliśmy to wdrożyć w tym roku po raz pierwszy, natomiast nie chcemy na tym poprzestać. Myślimy, że w następnych latach, w kolejnych edycjach, kolejni zawodnicy będą przybywać do tego turnieju, frekwencja będzie coraz wyższa i chcemy po prostu wyjść do koszykarzy i koszykarek z taką nową inicjatywą. Jak będzie przebiegać ten turniej, jaka będzie jego formuła? Turniej będzie rozgrywany na otwartej przestrzeni na Orliku w Czarnowąsach. Wszystko będzie zależało od ilości zgłoszonych zawodników do rozgrywek. Wtedy ustalimy system oraz terminarz. Wszystko odbędzie się w jeden dzień. Cały turniej będzie miał charakter eliminacyjny, czyli rozgrywki grupowe oraz faza play-off i mecze o miejsca.
Oczywiście nie zabraknie pakietów startowych ufundowanych przez markę Patriotic, jak i takich bardzo obfitych nagród dla zwycięzców całego turnieju, jak i konkursów, które planujemy w jego trakcie. A co ze względami bezpieczeństwa na tym turnieju? Oczywiście przygotowaliśmy się pod tym kątem. Mamy przygotowane oświadczenia dla każdego z zawodników, który jest świadomy tego, że bierze udział w turnieju na własną odpowiedzialność, jest świadomy tego, że nie miał żadnego kontaktu z osobami objętymi kwarantanną, bądź które mogły być narażone na kontakt z osobą z wirusem. Będziemy oczywiście przestrzegać wszystkich względów higieny osobistej, takie jak dezynfekcja rąk, w miarę możliwości zakrywania ust i nosa oraz zachowywania dystansu społecznego. To są takie przesłanki, których będziemy pilnować podczas tego turnieju. Z Pawłem Szpetanowskim rozmawiał nasz reporter Łukasz Grat. No a na koniec, tak jak mówiłem, ponownie mówić będziemy o kołach, ale tym razem rowerowych i o wspaniałej wyprawie, którą zorganizowała Fundacja Na Kole. Dzisiaj już wczesnym rankiem wyjechali, pilnowaliśmy ich dzisiejszego wyjazdu, no a teraz dojeżdżają już wieczorem do mety pierwszego z trzech zaplanowanych odcinków. Wśród naszych przyjaciół jest niewidoma Alicja, która jest wiceprezesem naszej fundacji i to ona jest takim pomysłodawcą większości rzeczy, które się u nas dzieją. To ona wpada na pomysł tego, co ona by chciała zrobić jako osoba niewidoma, ale mająca duże możliwości i pomysły i od tego się zaczyna, a potem lecimy dalej. Zapraszamy do tego ludzi z Opolszczyzny. Może dołączyć do nas każdy. Poszukiwaliśmy 15 pilotów, 15 osób do tandemów. Jadą z nami osoby pełnosprawne jako piloci i osoby z niepełnosprawnościami, z dysfunkcjami wzroku. Od słabowidzących po zupełnie niewidzące osoby. I to jest taki główny nasz cel, żeby takie osoby się ze sobą integrowały. Wyruszamy z Opola, bo to jest oczywiście nasze rodzinne miasto i tutaj wszystko się zaczęło i stąd wszystko organizujemy. Jedzie nas grupa 35 osób. Kilka osób dojeżdża do nas, potworzyły się pary, które do nas dojadą. Dzisiaj czeka nas trasa z Opola do Błotnicy, to jest około 90 km. Na szczęście mamy trochę lasu po drodze, więc na pewno trochę chłodu nam dostarczy. Jutro jest ten dzień taki właśnie najważniejszy. Jedziemy 20 km, trochę po górkach. Potem czeka nas spływ pontonem. 5-godzinna frajda. Jedziemy do Barda. W Bardzie mamy spływ Nysą Kłodzką. I w ostatni dzień wracamy już inną trasą, tak żeby było jak najwięcej atrakcji, żeby jak najwięcej poznać nasze przepiękne województwo Opolszczyznę. Fantastyczna inicjatywa, zatem życzymy powodzenia wszystkim i kolarzom, i koszykarzom, i oczywiście naszym żużlowcom. A my Państwa zapraszamy na nasze strony internetowe miasta oraz na nasze fanpage, gdzie mogą Państwo śledzić także sportowe wydarzenia. Nasz kolejny program już za tydzień o stałej porze. Dziękuję bardzo, do zobaczenia i do usłyszenia.